Cześć, tu Klaudia Agnieszka i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj mamy tutaj My Hero Academia, tom drugi z wydawnictwa Vanneko. I tutaj na grzbiecie mamy All Might'a. I z tyłu mamy bohatera, który ma chyba jest 13 w rankingu czy coś. I takie troszkę nietypowe tło, bo z poduszki po prostu nie wiedziałam, jakie tło, bo no tak się zmienia. No i tak, co w tym tomie jest? Otóż w tym tomie mamy rozdziały takie jak cholerny nerd stawia opór, Deku kontra Katsuś, złamać Bakugo, linia startu Bakugo, dobrze dajesz czadu Lida, trening ratunkowy, spotkanie z nieznanym versus znaj swojego wroga, game over. I tutaj chciałam pokazać, mamy Bakugo i Izuku. Tak. I o co chodzi? Powstały drużyny, gdzie jakby wszyscy mają obronę, jedna drużyna, powstały drużyny, grupy dwuosobowe i te grupy połączyły się w cztery drużyny. Jedna grupa to złoczyńcy, a drudzy bohaterzy i oni muszą obronić jedną ważną rzecz. No i tak wypada, że Izuku jest Uraraką, Bakugo jest z Lidą, z tego co wiem. No. I tak tu właśnie wszystko wygląda, że oczywiście wspomnienia Bakugo, że Izuku zawsze do niego leci, gnie, mimo że ten traktuje go jak śmiecia. No, w sensie wiecie, to jest fajne, bo Bakugo jakby on jest pępkiem świata i on musi być przez ich uwielbiany. Ale mimo tego, że Izuku odniósł sukces nad Bakugo, to nie wypadło dobrze, bo i tak źle się to skończyło troszkę. No i tam inne drużyny. I mamy przedstawienie Todorokiego tutaj. Jej. Todoroki. Okej. Okay. No i potem mamy taki normalny dzień. No i okazuje się, że podobno napadli złoczyńcy. Ale tak się nie stało. Na razie. No i tutaj zaczyna się akcja. I złoczyńcy ich naprawdę napadli. W sensie, nie chcę za dużo opowiadać z drugiego tomu. Też nie wiem, co mam powiedzieć, tak jakby, bo wiecie, ja to czytałam i niby wiem, co mam wam powiedzieć czy coś, ale nie chcę was troszkę zaspoilerować, dlatego wam tak to pokazuję. Jak dla mnie, drugi tom petarda. Tak 8 na 10, kreska pozostaje taka jest, efekty są. Bardzo mi się podoba to, że w tej jakby mandze mamy właśnie, bo nie w każdych tak jest, mamy właśnie takie przedstawienie postaci opisane, że co jakby nasz kochany Kohei Horikoshi myślał, kiedy wymyślał tą postać. No i akcja jak o... I tutaj mamy moją Jaurozuję kochaną. Jej. Tak. No i jakby tą się kończy na tym, że All Might przybywa. No i tutaj mamy, oczywiście tutaj mamy skrzydełka. I co w tych skrzydełkach? Takie napisy i mamy tego bohatera strażaka. I jeszcze zdejmę wolutę i tutaj mamy Izuku. Bardzo uwielbiam zdejmować woluty z tych tomów i zawsze uwielbiam patrzeć, co jest pod nimi. I tutaj mamy jak Uraraka miała mieć strój. Tak. Osobiście ten mi się bardziej podoba niż ten, który ma teraz w oryginale. Więc no. Polecam przeczytać, zapraszam Was też na inne filmy na moim kanale, a także zajrzyjcie do opisu, gdzie znajdziecie linki do Facebooka, Instagrama i na profil, no lubimy czytać. No i Wam jeszcze powiem tak tyle, że próbowałam zrobić coś takiego, jakby Wam przedstawić anime czy coś, ale za każdym razem, kiedy próbowałam wstawić filmik
banował go YouTube i nic z tego nie będzie. No więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!